A tymczasem dla uspokojenia Młodzież Wszechpolska. Powiedzmy, że dla uspokojenia, panie przewodniczący... Nie, tylko niech pan mnie nie atakuje, proszę. Nie, niech pan powie coś miłego o mnie. Tym razem zapytam o coś miłego, sensownego, wręcz duchowego może. Ja też zapoznałem się z tym, co mówi pani Ogórek na temat swojego programu wyborczego. To miało być miło. Ale nie będę krytykował, nie tym razem. I uderzyły mnie szczególnie dwie rzeczy. Po pierwsze, pani Ogórek chciałaby pisać prawo na nowo, a ja przyznaję, że znajdując się z panem w jednym studiu, tak sięgając pamięcią wstecz 10-12 lat do tyłu, przypominając sobie takie nazwiska jak Jakubiak, Rywin, również pańskie, to wolałbym, żeby SLD już... Jakubiak, przepraszam, bo nie znam nazwiska. Jakubowska, przepraszam. Byłem wtedy dzieckiem, faktem. Wolałbym, żeby SLD nie pisało już, nie pisało już ustaw. Natomiast drugie ważniejsze pytanie i faktycznie takie bardziej uduchowione. Otóż wystawiacie osobę, która jest historykiem Kościoła. Panią Ogórek, która otwarcie deklaruje, że Kościół powinien być rozdział Kościoła od państwa, a jednocześnie, że uznaje dziejową rolę Kościoła w historii państwa polskiego. Tutaj niedawno powszechnie znany, lubiany młody działacz SLD bronił ludzi wierzących Kościoła katolickiego przed Januszem Palikotem, mówiąc mu, że SLD tak. A kto to był, Leszek również... Miller? Kto to był ten młody działacz? Ten Sandarek, którego mamy tutaj, twierdził, że SLD będzie bronić ludzi wierzących przed Januszem Palikotem, przed jego pomysłami. I tutaj pytanie, czy to jest oznaka jakiejś zmiany duchowej, odnowy moralnej w partii, czy może po prostu faktycznie kalkulujecie, że w Polsce nie opłaca się być antyklerykalnymi, nie opłaca się być lewicą w stylu zachodniej lewicy laickiej, bo partie już w tym stylu pytanie. I to było pytanie. Okej. No dobra, ale coś z tymi rączkami, jak pan je umyje najpierw, tak? Ciągle te rączki. Proszę pana, ja panu powiem. Ja wyznaję taką zasadę, że nikt nie ma prawa nikogo pytać o to, z kim śpi i w co wierzy. To jest jakby podstawowa zasada. Ja nie obnoszę się z tym, czy jestem wierzący, czy jestem niewierzący, bo to jest moja prywatna sprawa. Pani Magdalena Ogórek, no, ja tu jakiejś sprzeczności nie widzę. No, jest po prostu kobietą, która z jednej strony mówi, że jest feministką, z drugiej strony mówi, że jest wierząca, bo mówiła to. Ja na jej miejscu nie mówił, ona to powiedziała. No zna się na Kościele, no, gdzie tu błąd jest jakikolwiek? A tak nawiasem w sprawie tej afery Rywina, bo coś pan zaczął, a pan nie skończył. Ja jestem wybitnym specjalistą od afery Rywina, proszę pytać. Zdaję sobie sprawę, no ale pytań akurat o to już nie mam. Dobrze, to w takim razie...